Aby utworzyć nowy profil na podłodze interaktywnej Smartfor, należy przejść do rozszerzalnego menu bocznego, następnie zakładka profile, dodaj profil, wpisujemy PIN urządzenia, domyślnie 4.0 i tworzymy. Po utworzeniu profilu możemy wybrać dowolną grę i za pomocą górnego paska dodać ją do ulubionych. Aby zobaczyć, jakie gry mamy w swoich ulubionych, klikamy na rozszerzalny pasek boczny i pojawia nam się dodatkowa zakładka Ulubione. Dodatkową funkcją profili jest możliwość zapisu niektórych postępów w aplikacjach. Tak jak widać, po przejściu poziomu mamy informację o tym, że ten poziom zakończyliśmy pomyślnie.